Witam serdecznie wszystkie bliźniaki. Dzisiaj dla Was rozkład jest w intencji uczucia, które możecie odnaleźć w tym nadchodzącym, bieżącym roku, ale no jeszcze troszkę tego roku mamy przed sobą, 2024. Więc jeżeli jesteście singlami, tak, albo na etapie poszukiwania miłości, moje drogie bliźniaki, to jest rozkład dla Was. Najpierw sprawdzamy, kim jest ta osoba, z którą ewentualnie by Was to uczucie mogło połączyć w tym bieżącym roku nadchodzącym, bo ja cały czas na to patrzę, że to jest cały czas jeszcze przynajmniej rok przed sobą, ale zobaczmy tutaj, co mówią karty, potem przejdziemy i zapytamy, jakie są okoliczności, które mogą doprowadzić do Waszego spotkania, a potem jak Wasza relacja będzie się rozwijała dalej. Więc najpierw, kim jest ta osoba, z którą się byście mieli związać? Mamy kartę Piątki Pucharów. Piątka Pucharów wskazuje razem z kartą Sądu bardzo jasno, że ta osoba jest po rozstaniu, tak? Jest po ciężkim rozstaniu, po trudnym przejściu, które... No, teraz pytanie, to rozstanie jest... może być sądowne, ale może to być też normalne rozstanie po związku, które jednak był długotrwały, tak? Widzę, że ta osoba przeszła przez ten okres dość ciężko, to nie była łatwa rzecz, żeby tutaj to zakończyć. I teraz, pomimo tego, że już sprawa całkowicie doszła do końca, ta osoba potrzebowała troszkę czasu, żeby dojść do siebie. Wiadomo, nie jest tak, że od razu po czymś takim rzucamy się w wir tego uczuciowego szaleństwa i poszukiwania. Dziewiątka buław razem z dziesiątką buław tutaj, te karty obie wskazują na to, że pierwsza rzecz, ta osoba dała się pochłonąć poniekąd jako sposób, żeby sobie poprawić, no nie wiem, samopoczucie, zapomnieć, zmienić nastawienie. Dziesiątka buław wskazuje na to, że no, oddała się pracy i to jest osoba bardzo ciężko pracująca, tak? I teraz widzę, że dzięki temu właśnie doszła już do momentu, w którym jest gotowa dalej się otworzyć, jest gotowa stworzyć coś nowego. I tutaj mamy kartę Słońca. Karta Słońca właśnie mówi o tym, że ta osoba będzie chciała właśnie teraz znaleźć kogoś, będzie szukała kogoś aktywnie. Więc to nie jest tak, że wy będziecie musieli tylko i wyłącznie tutaj naciskać, starać się, żeby tą osobę jakoś wynaleźć w tym gąszczu świata, ale także ta osoba będzie aktywnie teraz rozpoczynała takie poszukiwania, więc może warto w tym czasie, w tym roku, jak będziecie właśnie na tym etapie szukania, otworzyć się dokładnie na to. I teraz, żebyście spotkali się niejako w pół drogi, tak? Karta Słońca też w tym wypadku, w połączeniu, w tym kontekście wskazuje na to, że no, ten czas najlepszy do tego to będzie okres właśnie wiosenno-letni, tak? Czyli no, w sumie niebawem się zbliżający dużymi nogami, dużymi krokami, może nogami także. Zobaczmy dalej, jeżeli chodzi o możliwy pierwszy kontakt, czy ten pierwszy kontakt, czy te pierwsze spotkania, okoliczności, jakie będą sprzyjały, to tutaj widzę, mamy gwiazdę cesarzową, jest giermek Pucharów, mag, karta Wisielca. Okej, ja tylko chciałbym zasugerować, że jeżeli Wam się rozkład podoba, możecie dać lajka, skomentować, jeżeli macie jakieś uwagi, zasubskrybować, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, ale patrząc teraz dalej, wydaje się tutaj, że te okoliczności tego kontaktu, jaki będziecie mieli tutaj, będą wynikały z właśnie tego poszukiwania, które tutaj karty zasugerowały. Więc może też będziecie w tym czasie stosunkowo aktywni, będziecie, no nie wiem, może korzystali z tych różnych aplikacji, które mamy dostępne dzięki internetowi i tej naszej technologii.
gdyż widzę, że tu ten kontakt chociaż wyjdzie od strony właśnie tej osoby, czyli może ona się odezwie jako pierwsza, tak? Ona zwróci jako pierwsza uwagę i tutaj wyciągnie po raz tą rękę jako właśnie na przywitanie, to karty też mówią, że wy aktywnie będziecie tutaj także partycypować, więc będzie to obopólnie nawiązanie bardzo szybkiej komunikacji, bardzo szybkiej rozmowy. I ten kontakt będzie naprawdę intensywny. Na samym początku będzie bardzo intensywny i też widzę, że tak jak mówiłem, i wy też tutaj będziecie dokładali odpowiednich starań, moje drogie bliźniaki, żeby to się rozwijało, więc to nie będzie tak, że tylko ta osoba będzie za wami biegała, ale to chyba jest zrozumiałe w tym wypadku, więc po prostu bardzo szybko zrozumiecie, że jest między wami chemia, niezależnie czy to będzie od razu na kontakcie tym fizycznym, czy teraz często jest to na etapie jeszcze internetowym, czy tym po prostu zdalnym, nazwijmy to tak. Niemniej właśnie od samego początku poszukiwania bardzo szybko na siebie wpadniecie, tak? Tak wy na tą osobę może też będziecie na początku swojej drogi takiego aktywnego poszukiwania, a także ona, widać, że ta osoba też nie będzie miała tak, że będzie musiała przejść przez szereg jakichś nieudanych kontaktów, czy nieudanych podrywów, nazwijmy to tak, żebyście na siebie wpadli, więc może będzie tutaj jakiś takie palec przeznaczenia, ale karta cesarzowej jeszcze wskazuje na to, że od razu będzie widać, że wpadniecie sobie nie tylko w oko pod względem tej komunikacji, rozmowy, że będzie się fajnie wam po prostu gadało, rozmawiało, ale fizycznie także będzie tutaj to zainteresowanie, będzie ta chemia. Karta cesarzowej dość mocno na to wskazuje, więc wydaje się, że ten sam początek, ten kontakt będzie intensywny, ale żeby zrobić taki dalszy krok, czyli może przejść z takiego zwykłego randkowania, spotykania się czy rozmawiania do czegoś bardziej konkretnego, do czegoś bardziej takiego, wiecie, tu i teraz, takiego, które by sugerowało, że już jesteście na tej kolejnym etapie, w kolejnej drodze do czegoś poważniejszego, tutaj trzeba będzie troszkę poczekać. Tutaj trzeba będzie faktycznie włożyć nie tylko tej uwagi, tego czasu i energii właśnie w ten utrzymywanie tego kontaktu, ale także przygotować się, że do tego dalszego kroku będzie potrzeba troszkę więcej energii niż może byście chcieli od razu, tak? Więc tutaj zobaczmy, jak będzie dalej się ta wasza znajomość rozwijała. Ja już widzę, dlaczego tej energii, tego czasu będzie potrzeba troszkę więcej, gdyż widzę, że między wami będzie tutaj jakaś przeszkoda, tak? Będzie jakaś trudność, która tak naprawdę wypłynie troszkę później podczas waszego kontaktu. Możliwe, że tu te odległości, może czas nie będzie wam współgrał, będzie, albo odległość właśnie tego, że będzie ta osoba troszkę dalej mieszkała, może są jakieś problemy z tą komunikacją, już taką typowo fizyczną, tak, przemieszczaniem się. To wypłynie po jakimś czasie, pewnie krótko, pewnie niedługim czasie, ale nadal, ale będziecie, widzę, że początkowo nawet niepewni tego, czy ta osoba w pewnym momencie nie straciła tego zainteresowania, czy coś, co właśnie stanie się tym problemem, co wypłynie, że będzie problem, bo to niekoniecznie, że niekoniecznie to jest coś takiego, że to będzie tylko problem dla was, może tu będzie też w tym jakiś problem dla tej osoby, tak, żeby przejść na ten kolejny krok.
ten kolejny etap i widzę, że wy będziecie zmartwieni trochę tym, że no okej, będzie kontakt, ale no nie będzie tego zdecydowanego kroku dalej. I widzę, że przez chwilę, na samym początku waszej znajomości, znaczy no nie na tym totalnie samym początku, tylko tym, w którym byście już chcieli, żeby było wiadomo, że to idzie w kierunku związku, będzie no ta obawa, czy to faktycznie w tą stronę idzie i czy ta osoba się nie rozmyśliła w jakiś sposób, ale nie. Po tym czasie, może to będzie dzień, może to będzie dwa, może to będzie troszkę dłużej, tak? Takiego, gdzie no już tak naprawdę będziecie w sumie już zakładali, że może to już koniec, tak? Tu widzę, że będzie zdecydowane działanie, może deklaracja, może właśnie jakieś spotkanie będzie umówione, na którym stanie się już wszystko jasne. Karta Asa Pucharów wskazuje na to, że od tego momentu takiego przełamania, tak? Tego momentu, w którym zostaną może już wypowiedziane pewne słowa albo poczynione pewne działania, będziecie wiedzieć, że jesteście na drodze no, do po prostu stałej, trwałej relacji. I widzę, że od tamtego czasu już te obawy zostaną uspokojone i też powolutku będzie się ten związek dalej rozwijał. Na tym etapie karty no, kończą narrację właśnie waszej znajomości, tej początkowej, tak, ale jeszcze faktycznie w tym roku, jeżeli tutaj karty mówią prawdę o tym, że a z reguły tak, że rozpocznie się to gdzieś na no, wysokości może lata, tak, bardziej niż teraz końca zimy, może wiosna, lata, przełomu wiosny i lata, czyli to czerwiec, lipiec, czyli okres letni tak naprawdę, to do końca roku na pewno już będziecie na etapie, że będziecie wiedzieć, że jesteście parą, że jesteście w związku, tak? Może jeszcze nie będzie tutaj poczynionych zdecydowanie konkretnych dalszych kroków, nie wiem, nie wprowadzicie się do siebie, czy też nie, no nie wiem, no nie będzie jakichś oświadczeń może, czy coś takiego, aż tak wielkich kroków bym się nie spodziewał, ale to będzie na tyle definitywne, na tyle poczucie może wyznanie miłości, to będzie tak, będzie to coś, co da wam pewność, że te obawy tutaj, te przeszkody, które były, nie będą faktycznie stawały wam na drodze do stworzenia czegoś więcej. Więc kochani, rozkład dla was na miłość, na właśnie ten 2024 rok, więc jeżeli tylko się otworzycie w tym czasie na poszukiwania i no, zrozumiecie właśnie, że ta osoba jest dokładnie tą, o której mówiły karty, to no, się będziecie już to czuli od samego początku, to wtedy warto tutaj zaangażować się, zainwestować swój czas, energię i uczucia też, tak, w to, żeby to poszło w tą stronę. Tego wam życzę, kochane bliźniaki. Ja jestem Kosma Mykowski. Jeżeli chcecie się ze mną skontaktować, jest link pod filmikiem do mojej strony internetowej kosmatarot.com. Zachęcam i zapraszam. Mam wielką także nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki. Pa!